Szanowni Państwo, przed przypadającym 14 października tegorocznym Dniem Papieskim biskupi zwrócili uwagę na zagrożenia dla rodziny. Rzeczywiście, zagrożenia te przybierają postać zorganizowanego ataku. Jakże jednak mówić o zorganizowanym ataku, skoro zatrąca to teorię spiskową, która, jak wiadomo, jest potępiona przez wszystkich ludzi przyzwoitych, co to rozpoznają się nawzajem po zapachu. Jednak, potępiona czy nie, warto przyjrzeć się zagrożeniom dla rodziny z uwzględnieniem również teorii spiskowej. Co nam szkodzi, jeśli spojrzymy na to zjawisko również z tego punktu widzenia? Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, śpiewali jeszcze niedawno marksiści-leniniści w swojej obrzędowej pieśni pod tytułem Międzynarodówka. O co im chodziło? Jakiż to ślad przeszłości miała zmieść dłoń marksistów-leninistów? Tym śladem przeszłości była oczywiście łacińska cywilizacja, której marksiści-leniniści nienawidzili, jedni z racji socjalistycznych poglądów, a znowu inni z racji etnicznego pochodzenia. Groteskowy charakter tej pogróżki potęgowała dodatkowo okoliczność, że znaczna część marksistów-leninistów z cywilizacją łacińską i w ogóle z cywilizacją miała słaby kontakt, co znakomicie przedstawił Sergiusz Piasecki w zapomnianej dzisiaj książce pod tytułem Zapiski oficera Armii Czerwonej. Słaby, niesłaby, ale postanowili cywilizację łacińską zniszczyć. Warto w związku z tym przypomnieć, że cywilizacja łacińska opiera się na trzech filarach: greckim stosunku do prawdy, zasadach prawa rzymskiego i etyce chrześcijańskiej jako podstawie systemu prawnego. To wszystko jest przez marksistów-leninistów otoczone nienawiścią i pogardą. Nie uznają oni obiektywnej prawdy, bo prawdą jest według nich to, co akurat podaje swoim mikrocefalom do wierzenia partia. Nie uznają zasad prawa rzymskiego, bo ograniczają one możliwość rabunku współobywateli. Wreszcie nienawidzą etyki chrześcijańskiej, bo odwołuje się ona do autorytetu Boga, który jest ponad wszystkimi partiami komunistycznymi i ich sekretarzami. Kiedyś marksiści-leniniści wykorzeniali cywilizację łacińską metodą brutalnego terroru. Kiedy jednak okazało się, że terror wywołuje wrogość wobec marksistów-leninistów i szyderstwa wobec ich rewolucyjnych zamiarów, zmienili taktykę. Strategia się nie zmieniła, nadal chodzi o zniszczenie cywilizacji łacińskiej, ale przy pomocy innej taktyki, gdzie na plan pierwszy wysuwa się nie terror, tylko demoralizacja. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w cywilizacji, w tym również w cywilizacji łacińskiej, odegrała i odgrywa rodzina. To właśnie dzięki niej powstało pojęcie własności prywatnej, kiedy pojawiła się potrzeba przekazania dorobku następnemu pokoleniu. Marksiści-leniniści, jak wiadomo, walczą z własnością prywatną, zwłaszcza u innych, a ponieważ są sprytni, to zauważyli, że znakomitym sposobem zniszczenia własności prywatnej, a więc pozbawienia ludzi władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają swoją pracą, jest likwidacja rodziny. Rodzina bowiem pełni ważną funkcję ekonomiczną. W rodzinie z pokolenia na pokolenie gromadzony jest majątek. W rodzinie też rodzą się dzieci, traktowane od strony ekonomicznej jako inwestycja. Los ludzi starszych zależy bowiem po pierwsze od tego, czy mieli dzieci, po drugie, jak te dzieci zostały przygotowane do życia w społeczeństwie i po trzecie, jak zostały wychowane, czy w duchu odpowiedzialności, czy nie. Dlatego ludzie szanowali rodzinę, starali się mieć dzieci, dbali o ich edukację i osobiście czuwali nad ich wychowaniem. Zagrożenie przyszło z nieoczekiwanej strony, ze strony powszechnych przymusowych ubezpieczeń społecznych. Rozerwały one tamten poprzedni związek. Los ludzi starszych przestał zależeć od dzieci, a został uzależniony od wysokości składki, którą przechwytuje państwo. Zatem posiadanie dzieci przestało się opłacać, tym bardziej, że wydatki na ich wychowanie i wykształcenie kolidują z wysokością składki. Państwo zainteresowane przechwyceniem jak największej części dochodów obywateli rozwinęło cały system zachęt do rezygnacji z dzieci, z legalizacją aborcji włącznie. Rozwinęło też antyrodzinną propagandę, która przez rozmaitych łajdaków i zwykłych durniów została utożsamiona z postępem.
W rezultacie po 50 latach tej polityki społeczeństwa jej poddane zaczynają się starzeć. Gwałtownie rośnie odsetek starców wampirów, których utrzymanie w coraz większym stopniu obciąża dochody ludzi młodych, akurat wtedy, gdy zakładają rodziny i chcieliby mieć dzieci. To też zaczynają się przeciwko temu buntować, a usłużne państwo wychodzi im naprzeciw z pomysłem legalizacji eutanazji. Aborcja i eutanazja to dwie strony tego samego medalu. W ten sposób rodzina, odarta ze swojej podstawowej funkcji, jest przedstawiana jako anachronizm. Całe narody przestają myśleć o przyszłości, żyjąc na koszt przyszłych pokoleń, beztrosko zadłużanych w lichwiarskiej międzynarodówce, która jako jedyna istniejąca międzynarodówka dąży do zapanowania nad swoimi niewolnikami. Mówił Stanisław Michalkiewicz.